Witam w kolejnym odcinku Luźny Gatek. Tak jak obiecałem, jest nagranie. Miejmy nadzieję, że po tym będzie jeszcze kolejne. Dzisiaj krótko o diecie tłuszczowej. Dlaczego o diecie tłuszczowej? A to dlatego, że sam jestem na tłuszczówce od 3 miesięcy. Zanim na nią wszedłem, podchodziłem do niej bardzo sceptycznie, bo zawsze uważałem, że ucinanie węgli będzie skutkowało utratą siły na treningach. No i jestem pozytywnie zaskoczony. Dlatego dziś chciałbym powiedzieć, jak to u mnie wyglądało i wygląda do tej pory. Generalnie ja do tłuszczówki podchodziłem bardzo sceptycznie, więc nie zamieniłem od razu wszystkich posiłków na tłuszczowe, tylko stopniowo to robiłem. Zacząłem od pierwszego posiłku porannego, w którym uciąłem węgle. Akurat tak się składa, że ja trenuję z rana, więc ten posiłek tłuszczowy był pierwszym posiłkiem przed treningiem. Trochę się obawiałem na początku, bo myślałem, że nie będę miał siły na treningu, a wręcz przeciwnie, okazało się, że wcale takich spadków nie było. Nawet pozytywnie do tego mój organizm zareagował, bo nie miałem pod koniec treningu jakiegoś napadu głodu, więc byłem mile zaskoczony. Potem stwierdziłem, że utnę kolejny posiłek i następny. No i finalnie u mnie to wygląda w tym momencie tak, że węglowodany jem tylko na wieczór. Oczywiście dużą dawkę węgli stosuję na wieczór. No i posiłek węglowodanowo-białkowy jem jeszcze po treningu. A tak stosuję tylko posiłki tłuszczowo-białkowe. No i dorzucam dużo warzywek, ale ja tych warzywek nie wrzucam sobie w ogóle w makro. No i co? Z brzucha mi poleciało. Nawet fajnie. Z siły i masy mięśniowej w ogóle tak naprawdę. Siła mi cały czas rośnie, cały czas sobie progresuję z treningu na trening. Staram się robić to jedno powtórzenie więcej i co jakiś czas dorzucać obciążenie i nie mam z tym żadnych problemów. Sylwetka się poprawiła, więc generalnie każdemu, kto się boi wejść na tłuszczówkę, bo lubi ciężkie treningi, ja polecam. Aczkolwiek musicie też pamiętać o tym, że mój organizm działa nie tak jak inaczej. Mój organizm to jest mój organizm, twój działa zupełnie inaczej, więc to, że dla mnie to jest dobre, niekoniecznie musi być też i dla ciebie, więc ja proponuję podchodzić do tej diety w ten sposób, w jaki ja podszedłem, czyli sprawdzić pierw jeden posiłek, potem dorzucić drugi posiłek, patrzeć, jak twój organizm będzie się zachowywał na treningach i jak będziesz się czuł. No i wtedy podjąć tak jakby postanowienia, że trzyma się dalej tej diety lub z niej rezygnujesz. Ja też mam pracę siedzącą, ja siedzę po 12 godzin w jednym miejscu, więc tak naprawdę mój organizm nie jest obciążony. Jeżeli ktoś ma pracę fizyczną, w której zużywa dużo energii, no to na taką tłuszczówkę może reagować inaczej, ale wcale nie jest powiedziane, że źle. Może być taki efekt, tylko że zrzucisz tego fatu o wiele szybciej w danym odcinku czasowym niż ja go zrzuciłem, tak? Więc no, warto zawsze spróbować, ale ostrożnie. Tak jak ja mówię, ostrożnie. Jeżeli kogoś celem nie jest osiągnięcie kilkuprocentowej tkanki tłuszczowej, no to śmiało może być pewien tego, patrząc na moim przykładzie, że wcale mu ta siła nie poleci. Bo wiadomo, jeżeli ktoś chce już zrzucić tyle z fatu, że ta tkanka tłuszczowa będzie u niego na poziomie kilku procent, no to musi się liczyć z tym, że mu siła będzie leciała w dół. No chyba, że jest na dobrym towarze, no to wtedy może to wyglądać inaczej. Aczkolwiek ja nie wiem, bo ja nigdy nie wycinałem się na towarze w ten sposób i nawet moja przygoda ze sterydami nie była zbyt długa i wielka, więc tutaj się nie wypowiadam, bo po prostu nie wiem, jak to będzie wyglądało. Co do produktów, jakie używam, no to tutaj nie będę mówił nic. Tak naprawdę macie internet, wystarczy, że w Google sobie wpiszecie dieta paleo czy dieta tłuszczowa i tam wam wyskoczy masa produktów, których możecie używać. W dobie internetu to żadna tajemnica. Coś jeszcze? Chyba już nic. To by było tyle na dzisiaj. Będę się z wami żegnał. Miejmy nadzieję, że do następnego razu. Znaczy, wiem, że na pewno do następnego razu. Pytanie, kiedy będzie ten następny raz? Okej, jest weekend, więc życzę wam udanego weekendu. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej.